Witajcie w kolejnym odcinku naszej relacji. Tym razem będzie trochę inaczej niż zwykle. Dojechaliśmy do miejscowości Paldiski. Są tutaj piękne klify podobno, 25-metrowe. Oprócz tego Paldiski przez blisko 50 lat, do 1994 roku, kiedy stąd odpłynął ostatni okręt podwodny, było bazą właśnie okrętów podwodnych marynarki radzieckiej i było zamknięte. Jakieś pozostałości są, ale niewiele z tego, co widać, ale pochodzimy, więc tak krajoznawczo trochę i historycznie będzie. Ale teraz czekamy, aż przestanie padać. Te w sumie sympatyczne widoki nie zapowiadają grozy, a nawet poczucia beznadziei, które dotkną nas w dalszej części tego filmu. Nie planowaliśmy tego wcześniej, tak poprowadziła nas droga i spotkane drogowskazy. A sami zobaczycie, że tym razem z ujęcia na ujęcie będzie tylko mroczniej. Paldiski. No i tutaj w tej chwili oczywiście można przyjechać, natomiast w czasach sowieckich to był teren zamknięty. Te wszystkie bloki tutaj były dla żołnierzy, rodzin, marynarzy związanych z obsługą bazy. Jedziemy teraz gdzieś, staramy się podjechać w stronę portu, może jakieś ślady gdzieś jeszcze zostaną. Po przejechaniu 250 metrów, skręć w prawo. W sumie u nas takie podobne, tylko że z wcześniejszych etapów się nie aż tak rozbudowywane. No to takie, tak jak Mała Moskwa na przykład w Legnicy. To jesteśmy gdzieś w centrum miasta. Jakiś plac, pewnie Lenina albo jakiegoś innego dobroczyńcy ludzkości. No jednak nie wjedziemy do portu, jak widać, jakiś tam prom stoi. No my w takim razie jedziemy w następne miejsce. Się pochował kościółek. Taki z przykładów, jak to komunizm, ideologia potrafi zmienić. Ale kościół przetrwał. Teraz tutaj takie miasto rzeczywiście typowo radzieckie. Pasażer na gapę. Cię zgubisz, nie będziesz wiedzieć, gdzie jesteś później. Dojechaliśmy do kopalni Rummu. To było więzienie i kopalnia właśnie zalana. O, bilety są. Tego się nie spodziewaliśmy, po ile bilety są. Po 5 euro. 5 euro? Dzienne. No. To nie wiem, czy chcemy. To nie wiem. W takim wiem. Razie. No, weźmy może. No dobrze, kupiliśmy bilety. Teraz jedziemy tutaj obejrzeć tam kopalnię. Że niestety padać zaczęło. Ale będzie można też później, obejrzeć tak, obok jest więzienie, więc mamy bilet taki łączony.
później trzeba wyjechać stąd za 300 metrów, skręcić w prawo i zobaczymy. Tutaj jesteśmy na miejscu tej kopalni. Niestety dosyć wyboiście. Nie wiem, czy to będzie widać na filmie. My widzimy niesamowicie ostre brzegi. Są takie cieniusie jak kartka papieru prawie, że... Była kopalnia odkrywkowa wapienia płytowego, tak? Tak, wapienia płytowego. Dzisiaj nie ma pogody za bardzo, bo tak to byśmy mieli piękny kolor tej wody. No, zalana została kopalnia. Pracowali tutaj więźniowie. Tutaj mamy kompleks więzienny cały. Stąd widać, jaka była olbrzymia ta odkrywka. Jaki też teren to więzienie zajmowało. No i kolejny znak czasu. No i tak trochę, bo wiadomo, takie kopalnie, więzienia, no ludzie umierali, a w tej chwili atrakcja Zamek Dmuchany, rowerki dla dzieci, wodne. Czy to dobrze, czy niedobrze? Niech każdy sam oceni. No. Nasza wycieczka w Estonii nie będzie tylko taka cukierkowa, z pięknymi krajobrazami, jeziorami, bajkowymi zamkami. Chcieliśmy wam pokazać, sobie też zobaczyć, bo nam się kojarzy tak zawsze z jakieś obozy, więzienia ciężkie, praca przymusowa, no wiadomo, z III Rzeszą. Ale przecież Związek Radziecki to też archipelag Gułag, który nam się też kojarzy znowuż z Syberią, z Kamczatką, a takie więzienia były i obozy pracy były rozsiane po całym terytorium Związku Radzieckiego, także tutaj, jak widać było tam z tego wyrobiska, z tej góry piachu, tak, w tej kopalni, no jesteśmy wokół, są same lasy i wewnątrz takich lasów właśnie bloki, gdzie mieszkały rodziny i wartownicy. A wchodzimy na teren więzienia. Czy to był taki gułag typu ciężkiego bardzo więzienia, tego nie wiemy jeszcze. Czy było to normalne, nazwijmy to, więzienie. To zaraz zobaczymy. W cenie biletu dostaliśmy też audioprzewodnik, który opowiada tutaj o budynkach, o warunkach w historii tego więzienia, więc powstało w 1938 roku i zostało zamknięte w 2012 roku, czyli już w czasach estońskich. Funkcjonowało w czasach sowieckich jako typowy gułag. Więźniowie byli trzymani nie w celach, jak w tej chwili, czy w większości to więzień wygląda, tylko w takich barakach, które nam się kojarzą z niemieckimi obozami zagłady nazistowskimi. Więc kawałek historii, więc Estonia to nie tylko piękne widoki i bajkowe ruiny. Więc idziemy dalej. Thank you.
Do zobaczenia za 2 tygodnie.